Poznaj Arnolda. Chyba zaraz okradnie go bezdomny. Lub mógłby go okraść, gdyby nasz przygłup miał choć trochę pieniędzy. Dzięki Bogu już się bałem o moją kamerę. Zobaczmy, co z nim nie tak. Gdyby choć raz umył zęby, zauważyłby, że ma wrzód, który nie zagoił się od miesięcy. To niepokojący objaw, chyba nawet wiem czego raka. Nawet najsłabsze ciało tworzy miliony komórek każdego dnia, lecz czasem następuje błąd. Tworzy się mutant, komórka, która różni się od innych, ale za wszelką cenę próbuje ukryć ten fakt. Jeśli masz zdrowe ciało, twój system odpornościowy szybko wykryje dziwaczną komórkę. Ale jeśli jest zajęte stałym leczeniem siebie, nie starczy mu energii na walkę z rakiem. Też chcesz raka, Arnold? Powoli. Jeśli twoi rodzice mieli raka, istnieje 10% szans, że też go będziesz miał. Nie? Mutant może powstać także przez napromieniowanie na przykład podczas wizyty w elektrowni atomowej w Czarnobylu, bez zabezpieczeń lub spędzenia tysiąca dni w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Mógłbyś też palić 6 papierosów dziennie lub jeść dziennie 2 kg wędliny przez 10 lat. W mgnieniu oka ta komórka zmieni się w wielkiego guza. Patrz, jego żarcie nie dociera nawet do żołądka. Zmutowane komórki wdzierają się do krwioobiegu i rozprzestrzeniają po ciele. Do wątroby, płuc, do mózgu. Czas podać truciznę. Chemioterapia nie leczy raka. Zabija go, ale wraz z rakiem giną zdrowe komórki. Arnold, wynoś się! Teraz tylko czekać. Można by też. Biec! Biegnij, Arnold!